Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo gorąco Was witam. Nowy czas, Wielkanoc. Chrystus zmartwychwstał, niech światło Boże nas wypełnia. Podnieś oczy, uciesz się tym dniem, a Jezus nas dzisiaj wita. Posłuchajmy, co mówi w Ewangelii. Oto Jezus stanął przed niewiastami i rzekł: witajcie. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się. To jest komunikat tego dnia i świąt. Witajcie, nie bójcie się. Jezus daje nam w ten sposób zupełnie nowe tchnienie. On nas sam wita. I On sam do naszej sytuacji życiowej mówi: nie bój się. Kobiety, które słyszą te słowa, są bezpośrednio po usłyszeniu precz wobec Jezusa, po ukrzyżowaniu, po tym, że wszyscy są przeciwko Jezusowi. Wszyscy nastają na Niego. I w tym momencie one słyszą: witajcie. Jakby się nic nie stało. Witajcie, nie bójcie się. Bądźcie tymi, które podnoszą oczy, które się cieszą życiem. I to nam Pan Jezus dzisiaj mówi. Ciesz się życiem, ciesz się Bożą obecnością na ziemi, tym, że Pan Jezus jest pośród nas. No ale może patrzysz na różne krzyże, problemy, zmagania, które są dookoła Ciebie. Jezus zapewnia: witajcie, nie bójcie się. Chcemy przyjąć te słowa dzisiaj i nimi żyć. To jest Wielkanoc, to jest okres wielkanocny, ale całe nasze życie, które ma być w zmartwychwstaniu, w Chrystusie, który pokonał wszystko, co złe, żeby zbawić człowieka. Nie pokonał zła, że nie panoszy się na ziemi, panoszy się, ale pokonał zło zmartwychwstając, że nie ma nad nami mocy. Możesz nie bać się, możesz być szczęśliwy. I na to każdemu z Was błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie gorące serca, miejcie serca, które pragną Boga. I życzę Wam, żeby cały ten dzień był blisko Jezusa, a ten teledysk Mocny w Duchu niech nas napełni życiem. Zmartwychwstały Pan. Do zobaczenia.